Jeśli ten sąd rozpatrzy sprawę w taki sposób, jak tego oczekujemy, na podstawie dowodów, bezstronnie, to Joanna Senyszyn powinna być skazana. Oby. Tego jej życzymy. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych w Polsce, które działa już od pewnego czasu, złożyło pozew sądowy przeciwko Joannie Senyszyn. To jest była europoślica do Europarlamentu, była poślica do polskiego parlamentu, wysoki funkcjonariusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, osoba, która lubi istnieć, lubi być, lubi brylować, lubi się chwalić nawet rzeczami, które nie są do chwalenia. Nie tak całkiem niedawno chwaliła się tym, że złamała sobie kość łonową. A co to nas obchodzi? Niech sobie łamie co chce, ale nie musi nas tego typu rzeczami epatować. Jeśli chodzi o propagandę, jeśli chodzi o ideologię, którą ona propaguje, jest po prostu obrzydliwa. Na temat żołnierzy wyklętych z jej ust sączy się, czy wylewa się, wycieka autentyczna nienawiść. W jednej z wypowiedzi zrobiła coś takiego. Żołnierze wyklęci zabijali radzieckich żołnierzy, ale też 30 tysięcy Polaków, w tym kobiety i dzieci, które gwałcili. Czyli dzieci były gwałcone przez żołnierzy wyklętych. Jak to brzmi? Strasznie. Co to ma wspólnego z prawdą? Nic. Jeśli sąd potraktuje tę sprawę poważnie, to dowody przeciwko niej są oczywiście jak najbardziej jednoznaczne. Ale jak będzie szukanie okoliczności łagodzących, to ona może z tego niestety wyjść. A tego typu wypowiedzi ona ma w ostatnich latach co najmniej kilkadziesiąt. Na wiosnę 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim przed publicznością, czyli przed studentami i doktorantami największego polskiego uniwersytetu, złożyła wypowiedź o treści następującej, że z jej wiedzy wynika, że Berlina w końcówce wojny broniły oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Nawet nie Niemcy, nie Waffen-SS obcojęzyczne, ale broniły oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Wydaje się, że wszystkie granice absurdu są za każdym razem przekraczane. I te nowe granice pojawiają się stale, że jak można tyle, to można trochę więcej. Jak można trochę więcej, to można jeszcze więcej. Jedna z jej ostatnich wypowiedzi na temat żołnierzy wyklętych. Wyklęci to nie żołnierze, a bandy wyrzutków społecznych, nierobów i frustratów. Zamordowali 5 tysięcy cywilów, w tym 187 dzieci. Grabili, gwałcili, torturowali, zastraszali Polaków odbudowujących kraj. Ich święto będzie zniesione. Nie mam co do tego wątpliwości. Gdyby ta formacja wróciła do władzy, gdyby tak się zdarzyło, że po październikowych wyborach Koalicja Obywatelska razem z tak zwaną Lewicą, czyli z dawnym PZPR-em, w którym działa Joanna Senyszyn, doprowadzą do tego, że Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie będzie. Ale coś to miejsce będzie. Co takiego? Narodowy Dzień Pamięci Ubeków Przeklętych. Bo to będzie ich święto i tej właśnie formacji. Joanna Senyszyn z domu Raulin, ona lubi to przekazywać, odczytywać jako Rolę z francuskiego, pochodzi z rodziny, która w Gdyni jest znana w okresie przedwojennym i wojennym. Jeden z jej bardzo bliskich krewnych, jak mi ludzie stamtąd donoszą, którzy tam mieszkają, przed wojną prowadził zakład fotograficzny. Później, gdy wybuchła wojna we wrześniu 1939 roku, znalazł się na Helu w strefie zakazanej dla cywilów. To był przecież czas wojny. Wykpił się tym, że wypadł z pociągu. Oczywiście miejscowy dowódca go wypuścił. Ktoś to mówił biegle po polsku. Był uznany za kogoś wiarygodnego. A podczas okupacji pojawił się w Gdyni w mundurze SS. Gdy się wojna skończyła, on się ukrył, uciekł daleko z tamtych terenów, ale jednak go ciągnęło na miejsce dawnych przewin. Gdy się ponownie pojawił w Gdyni, został rozpoznany i aresztowany. Może te atawizmy, ta nienawiść do polskości jako takiej, do polskiego patriotyzmu, bierze się stąd.
Może to tylko wychowanie komunistyczne. Tylko to jest cudzysłów, bo aż wychowanie komunistyczne potrafiło ludziom zrobić taką sieczkę w głowie, że odwracają wszystko do góry nogami. Żołnierze wyklęci to byli żołnierze Wojska Polskiego. Sowieci byli napastnikami. To byli ludzie, którzy we wrześniu 1939 roku napadli na Polskę razem z III Rzeszą Niemiecką. Niemiecki nazizm i sowiecki bolszewizm działały ręka w rękę. Następnie trwała 2 lata okupacja sowiecka. Zapłaciliśmy bardzo wielką, krwawą cenę. I gdy w 1944 roku Armia Czerwona ponownie wchodziła na ziemię polskie, była wprawdzie sojusznikiem naszych sojuszników, ale Polski nie uznawała. Nie uznawała ani polskiej suwerenności, ani polskiej integralności. Byli przeciwko nam. Jak w Polsce po latach można się identyfikować z napastnikami, z Armią Czerwoną? Równie dobrze można się identyfikować z SS, z Wehrmachtem, z Sicherheitsdienst, ze wszystkimi innymi formacjami niemieckimi. Przecież logicznie to jest dokładnie to samo. I to napastnik, i to napastnik. Jeśli komuna wróci, nawet w jakimś ograniczonym zakresie, to nawet zabiorą nam to, co w bardzo ciężkim trudzie wywalczyliśmy, jako ten znak pamięci. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Są plugawieni całkowicie bezkarnie. Jeśli ten sąd rozpatrzy sprawę w taki sposób, jak tego oczekujemy, na podstawie dowodów, bezstronnie, to Joanna Senyszyn powinna być skazana. Oby. Tego jej życzymy.